człowieka, który poznałem go przy okazji właśnie tutaj tej naszej transakcji, który nieco więcej mówił o historii tego samochodu. Otóż właścicielem pierwszym tego samochodu był syn właściciela fabryki. I on tym samochodem jeździł, także no później zmieniał już właścicieli, także no jak mówię, ten początek był taki. A co do kobiet, no niestety chyba to były mężowie, żony mężów.